Przez lata Kościół walczył o możliwość wykładania religii w szkołach. Po 1989 roku, kiedy zaszły zmiany w państwie i religia zagościła w szkolnych murach, pojawiły się nowe problemy. Coraz więcej uczniów rezygnuje z lekcji religii w szkołach na rzecz etyki bądź w przypadku pierwszej czy ostatniej lekcji na skrócenie sobie zajęć. Prawdziwe problemy zaczynają się, kiedy lekcja religii wypada po środku. Jeden z naszych uczniów wysłał maila do mediów informując, że naruszamy jego dobra osobiste, nakazując mu przebywanie w szkole w czasie, kiedy on ma lekcję religii i uważa, że na te lekcje religii chodzić nie musi. Jednak jak się okazuje, sprawa nie jest tak prosta, jakby się mogło wydawać. I prawda jest, że uczeń może nie uczęszczać na zajęcia religii zgodnie z deklaracją woli. Jeżeli jest pełnoletni, to jego, jeżeli niepełnoletni, to jego rodziców. Ale w tym czasie, jeżeli ta lekcja jest lekcją środkową, na przykład trzecią lub czwartą w danym dniu, to szkoła musi pełnić opiekę albo musi zapewnić mu tę opiekę. Szkoła pełni trzy zasadnicze funkcje: dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą. Kiedy spotkany na rynku uczeń na pytanie, co robi, odpowiedział, że jest na religii, szkoła postanowiła działać systemowo. Postanowiliśmy to mocno sformalizować. Zrobiliśmy spotkanie z młodzieżą, poprosiliśmy o spotkanie z rodzicami. Doprecyzowywane jest w tej chwili bardzo dokładnie przez prawników oświadczenie woli rodziców, gdy lekcja jest pierwsza lub ostatnia. Jak zaznaczają uczniowie, nie chodzi o wszczynanie wojny, a doprecyzowanie pewnych przepisów. Ja twierdzę po prostu, że to wszystko była kwestia formalna, tego, iż nie było to załatwione w ten sposób. Dlatego na przykład uczeń znalazł się na rynku, bo stwierdził, że jeśli i tak przyjdzie do biblioteki, a będzie miał zaznaczoną tą nieobecność w szkole, bo jednak nie będzie na lekcji religii, więc nie będzie miał zaznaczonej obecności na lekcji, więc po co ma tak naprawdę przesiadywać, skoro może oddychać jeszcze świeżym powietrzem? Większość osób, które podpisują oświadczenie o niechodzeniu na religię, uważa, że nie musi chodzić na religię, może robić sobie co chce, ma czas wolny. A tak nie jest. Trzeba być w tym czasie w bibliotece i większość nauczycieli o tym informuje, ale uczniowie robią co chcą, a nie powinno tak być. Problem w braku informacji zauważają także sami uczniowie. Z nadchodzących nowych uregulowań prawnych zadowoleni są nie tylko nauczyciele, ale i młodzież. Sprawa dotyczy już blisko 10% niskich szkół i wciąż narasta. Może to więc dobra okazja do tego, aby religia powróciła do kościołów i salek katechetycznych.